zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, kiedy Chiny zaatakują Tajwan? 1 września? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze, jeszcze bardziej. No 1 września, no dlaczego 1 września? No Niemcy napadły Polskę 1 września, no i nikt się nie ruszał naokoło. Zadeklarowali wojnę. Później rząd polski przez Rumunię dostał się do Anglii. 17 września Rosja sowiecka napadła na Polskę. No i 5 lat było po prostu wojny. Później 22 lipca 1944 roku powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie. Za tydzień wybuchło powstanie warszawskie 1 sierpnia 1944 roku. No i mniej więcej podobne sytuacje też się działy w Chinach. W Chinach Chiang Kai-shek, czyli przedwojenny rząd, plus komuniści z Mao Tse-tungiem walczyli przeciwko Japończykom, a później od 1945 roku, kiedy Amerykanie rzucili dwie bomby. No jedna bomba nie pomogła, dlatego jeżeli ktoś mówi, że Amerykanie byli bardzo brutalni, no to trzeba pamiętać, że Hiroshima nic nie dała, nie było totalnego poddania się, Japonia nie chciała się poddać, Japonia chciała walczyć, dlatego było po Hiroshimie, było Nagasaki, dopiero później była absolutna kapitulacja i całkowite poddanie. Amerykanie weszli na te południowe wyspy, tam zginęło setki tysięcy ludzi, szczególnie Japończyków, kobiet, dzieci, no bo oni się nie poddawali, także że bomba zlikwidowała to. No ale Chińczycy walczyli przeciwko Japończykom, a później Chińczycy walczyli z Chińczykami od 1945 roku do 1948 roku, kiedy właśnie Chiang Kai-shek i cały ten rząd przedwojenny i tam miliony Chińczyków po prostu wyemigrowało, wyjechało na Tajwan. No i zorganizowali swój kraj. Mają taki parasol ochronny amerykański, no ale Tajwan jest ciągle coraz mniej rozpoznawany na świecie jako kraj. Wiele krajów uważa Tajwan, że to jest prowincja chińskiego rządu z Beijing, no ale to jest niezależny kraj. Ma swoje granice, ma swoje pieniądze, ma swoje paszporty, ma swój system rządowy, ma jakąś stałą populację. Tyle tylko, że no muszą się tłumaczyć. Jak jeżdżą na jakieś olimpiady czy na jakieś igrzyska, to tam nie piszą Tajwan, tylko piszą Tajpej. To tak jak Tajpej, no to jest stolica Tajwanu. To tak jak Polacy by gdzieś jechali, by sobie musieli napisać za czasów ZSRR, że to jest Warszawa, powiedzmy. W 1962 roku, no to był taki komunikacja w Szanghaju, no to Ameryka jakoś tak niefortunnie zgodziła się, że to miały być dwa kraje i jedne Chiny. Dziwnie to wszystko brzmi, ale to miało być to, że Chiny i Tajwan są wspólne, ale z niezależnym rządem. No to jest tak samo jak Hongkong. Hongkong też był oddany w 1996 albo 1999 roku przez Anglików, no bo Anglicy mieli podpisaną umowę z cesarzem chińskim na 99 lat. No i Chińczycy przejęli Hongkong, mieli tam trzymać te dwa
ten system polityczny. Na dzień dzisiejszy po 20 latach w zasadzie wypełnili rząd swoimi kolaborantami, no i przejęli Hongkong. Tajwan się utożsamia, Tajwańczycy się utożsamiają jako Tajwańczycy. Tam 70% po prostu uważa, że są Tajwańczykami. No to jest drugie, trzecie pokolenie. Oni już się nie utożsamiają jako Chińczycy. Wyrośli jako swój kraj. Zbudowali swój kraj dosyć z dużym sukcesem. No i całe te, jak to Abraham Lincoln mówił, ciche armaty czasu powoli działają. To wszystko się przesuwa. No i coraz więcej tych Tajwańczyków będzie się utożsamiało jako Tajwańczycy. No można powiedzieć, że to jest coś podobnego jak wschodnie Niemcy, tak? Niemcy się utożsamiali w pewnym momencie jako wschodnie Niemcy, a nie Niemcy. Chociaż mówili tym samym językiem, ale drugie, trzecie pokolenie po prostu wyrastało tak jak wyrastało. No i Tajwańczycy mówią, że to w zasadzie nie są jedne Chiny, tylko jest jeden Tajwan i jedna Chińska Republika Ludowa. Tajwańczycy zmienili nawet ostatnio paszport, bo oni tam mieli napisane Republic of China. Także, że Republika Chińska. Chińczycy dla odmiany mieli napisane Ludowa Republika Chińska. No i jak Tajwańczycy jeździli po świecie, to często tam ludzie patrzyli Chiny, to myśleli, że to są Chińczycy. I teraz, no co będzie? No co będzie? No Biden w zasadzie odpuścił sobie ten Afganistan i do wyborów międzyprezydenckich, które będą w listopadzie 2020 roku, to Chińczycy możliwe jest, że coś zrobią, bo w 2022 roku Kongres Amerykański, czyli Izba Reprezentantów, tak jak i Izba Senatu, przepraszam, przejdzie bardzo ostro w ręce konserwatystów, w ręce republikanów. No i wtedy będzie już za późno dla Chińczyków, żeby jakoś zaatakowali czy weszli. Amerykanie, tak samo jak i Anglicy, teraz ostatnio brali udział w jakichś takich manewrach wojskowych, morskich, no ale to dużo nie pomoże. Najważniejsze to jest to właśnie, żeby wszystkie kraje zaczęły rozpoznawać Tajwan jako taki. No i teraz Tajwan będzie musiał się wzmacniać w jakimś takim czworokącie, czyli Tajwan, Japonia, Południowa Korea i Ameryka, no bo tam już jest taki czworokąt, bo jest Japonia, India, Australia i Stany Zjednoczone. No, Południowa Korea wie, że jeżeli, tak samo jak i Japonia, no to wie, że kiedy Chińczycy by opanowali Tajwan, no to prędzej czy później zaczną wchodzić do Korei Południowej, szczególnie, że Korea Północna jest komunistyczna, oni zawsze chcieli najechać. No Japończycy też się obawiają, że Chińczycy będą agresorami. No, Japończycy zrobili dużo biedy Chińczykom, bo to według mnie druga wojna światowa to się zaczęła w 1932 czy 1933 roku, kiedy Japończycy weszli do Chin, do Manchurii, tam ustawili swoją marionetkę cesarza, tam on tam miał 10 czy 11 lat i zrobili go po prostu przedstawicielem japońskim, także ten Manchuria, no to był duży problem. Tak samo Japończycy napadli na Koreę, no wtedy jeszcze nie było Północnej i Południowej Korei, ale dużo Koreańczyków zginęło. No, trzeba też pamiętać, że Koreańczycy no to byli tacy kolaboranci. Jeżeli oglądaliście taki film, czy czytaliście taki film Król Szczurów, to
którego roku tam, 67, bardzo ciekawy czarno-biały film, polecam, Król Szczurów, no tak samo przeczytać, czy po angielsku, czy po polsku, no to tam strażnikami w tym obozie, w obozie Changi, no bo to się właśnie działo w Singapurze. W Singapurze tam Changi, no to jest taki teren, gdzie jest lotnisko dzisiaj, no ale tam był w czasie II wojny światowej obóz jeńców wojennych. No i tam dużo strażników, no to było właśnie Koreańczykami. Tak samo jak w Europie dużo Norwegów wstępowało do SS. No ale to taka dygresja, troszeczkę tak skacze na różne zagadnienia, no ale to jest właśnie ta kwestia, czy tak jak czy Polacy z Czechami mogliby współpracować. No tam zawsze jest ten problem z tym Zaolziem, tak? Jeżeli Ruscy mieliby zaatakować. Tak samo jak z Ukraińcami przeciwko Rosji, no to jednak te bandy UPA i te wszystkie sprawy, no to są bardzo głębokie rzeczy. No ale teraz Chiny zagrażają Tajwanowi, zagrażają Japończykom, zagrażają Korei. No i co Ameryka może zrobić? Ameryka militarnie, no to może im sprzedawać, dawać tą broń, ale muszą jakieś mieć sojusze. Singapur, tak jak wspomniałem, Wietnam, no to jest socjalistyczny i oni też tam za dużo nie podskoczą, no ale Wietnam, Filipiny,